Cześć Weronika. Cześć Ola. Chciałam się Ciebie spytać, co uważasz o naszej współpracy AIESEC i EY? My współpracujemy już na tyle długo, że ciężko by było mi sobie wyobrazić, jak to jest, kiedy nie współpracujemy ze sobą. Natomiast całą współpracę oceniam bardzo pozytywnie i mam takie poczucie, że wzajemnie się od siebie czegoś uczymy. My uczymy się kontaktu ze studentami, współpracy z różnego rodzaju osobami, a Wy macie też okazję zobaczyć, jak wygląda świat biznesu, więc jakby to jest taka obopólna korzyść. Zgadza się. A co uważasz o samej organizacji? Uważam, że ta organizacja daje ogromne perspektywy rozwoju dla członków i też pokazuje im świat biznesu, w ramach którego angażują się w różne inicjatywy. No i jest to bardzo pozytywne miejsce, gdzie właściwie ja też będąc częścią AIESEC-u, można tak powiedzieć, mam okazję też mega dużo się uczyć, więc na pewno jest to miejsce, które sprzyja nauce. No właśnie, podczas naszej współpracy miałaś okazję poznać trochę AIESEC-erów przy różnych konferencjach i spotkaniach. Jak myślisz, co nas wyróżnia? Masa rzeczy Was wyróżnia, ale przede wszystkim takie pozytywne podejście do życia, pozytywne podejście do tematów, w ramach których się angażujecie, no i to ogromne zaangażowanie, wielka inicjatywa, duże chęci, masa pomysłów, ogromna kreatywność, no naprawdę mogłabym w nieskończoność wymieniać, no i uwielbiam z Wami współpracować, naprawdę oceniam tę współpracę mega pozytywnie i cieszę się, że mamy okazję cały czas coś wspólnie działać. A dlaczego studenci powinni angażować się w organizacje studenckie? Na to pytanie odpowiem tak dwufalowo. Z jednej strony jako rekruter, a z drugiej strony jako ktoś, kto też ma okazję z wami współpracować. Jak patrzę na CV, to pierwsza rzecz, którą też oceniam, zwłaszcza u studentów, absolwentów, którzy nie mają doświadczeń zawodowych, czy biorą udział właśnie w jakichś inicjatywach studenckich. No bo to sprawia, że takie osoby mają dużo większą wiedzę, taką biznesową, umiejętność współpracy z różnymi ludźmi, umiejętność realizacji poszczególnych projektów, więc też wychodzę z założenia, że taka osoba dołączająca, muszmy do EY-a, no już te kompetencje będzie miała w jakiś sposób rozwinięte. Druga rzecz jest taka, że dla samego takiego członka organizacji studenckiej taka osoba się bardzo dynamicznie rozwija. No bo często studenci skupiają się na nauce, a oprócz tej nauki robią jeszcze coś więcej, czyli mają okazję poznać fantastycznych ludzi, zorganizować różne fajne akcje, z których na pewno też odczuwa się ogromną satysfakcję. No i też jakby to poznawanie różnych kultur, współpraca z ludźmi z różnych krajów. Myślę, że to mocno rozwija po prostu osoby, które są częścią tej organizacji. Zgadza się, czyli warto. Bardzo warto. Polecam. Dzięki wielkie. Dzięki.